trzecie urodziny Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Centrum powstało na zrewitalizowanych budynkach młynów Richtera, dawne młyny Richtera. Kiedyś mielono tutaj zboże, teraz mieli się wiedzę. To przede wszystkim centrum, gdzie nauka jest tak, jak w Toruniu się mówi, że gotyk jest na dotyk, tak samo i nauka w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy jest na dotyk właśnie, to znaczy możemy wszystko dotknąć, włączyć, przełączyć, coś zbudować, gdzieś wejść, na przykład do statku kosmicznego, bo mamy taki mały symulator statku kosmicznego Sojuz, który dokuje do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Można wejść na wystawę Rzeka, która też jest bliska naszemu miastu, gdyż pokazuje górny, środkowy i dolny bieg rzeki, troszeczkę tak analogicznie tutaj do Wisły. Możemy się dowiedzieć, czym jest śruba Archimedesa, jak wygląda turbina wodna, albo na przykład młyn wodny, to znaczy jest takie specjalne miejsce, gdzie można to właśnie zobaczyć, działanie takich właśnie rzeczy. Dalej też dalsze piętra to dalsze ciekawe atrakcje, przede wszystkim trzecie piętro, które jest przewidziane głównie dla dzieci najmłodszych. Tam też odbywają się warsztaty dla przedszkoli na tutaj wystawie naszej Przebudowa, gdzie dzieci mają możliwość pobudzania swojej wyobraźni, gdzie dzięki specjalnym klockom sprowadzanym do nas ze Stanów Zjednoczonych, te klocki nazywają się Imagination Playground i one mają właśnie pobudzać wyobraźnię przestrzenną tutaj, no i też uczyć dzieci planowania, konstruowania. Takie rzeczy na tej wystawie, obok jest wystawa Przeżycie, tam na chwilę i dorośli mogą cofnąć się w czasie i poczuć się jak małe dzieci, wchodząc do naszego domku na drzewie. To jest też ewenement, w środku całej instytucji stoi domek na drzewie, więc naprawdę to jest bardzo ciekawa rzecz. Czwarte piętro to jest nasza najnowsza wystawa. Jest to wystawa To takie proste. Tam mnóstwo ciekawych rzeczy, możemy się dowiedzieć, jak stworzyć i tworzymy, co najważniejsze, swój własny pierwszy film poklatkowy. Możemy na przykład poczuć się jak Michael Jackson w jednym ze swoich teledysków, próbując swoich sił na podświetlanym parkiecie Memory, który uczy nas właśnie zapamiętywania. To jest bardzo ciekawa rzecz. Do tego dodatkowe na przykład rzeczy, jak rozmowa z robotem, ze sztuczną inteligencją. Mamy też wirtualną rzeczywistość, możemy polecieć samolotem, wejść do lasu, zanurkować w bezkresną głębię. To wszystko na tej najnowszej naszej wystawie. Piętro piąte to wystawa IDE. IDE w sztuce, IDE w nauce, IDE w komunikacji. To wszystko tam możemy znaleźć, od malowania światłem po stworzenie swojego pierwszego druku, tak jak to robił Gutenberg. Możemy się dowiedzieć na naszej małej sali projekcyjnej coś na temat na przykład poszukiwania życia w tutaj innych układach słonecznych, jak to wygląda, czy to życie jest, czy go nie ma, jak naukowcy go poszukują. Szóste piętro to nasza wystawa czasowa. Na tej wystawie dzieciaki mogą dowiedzieć się czegoś więcej na temat wahadeł. Ta wystawa też jest połączona tutaj ze ścieżką tematyczną, którą można wykupić u nas osobno. To jest ścieżka tematyczna i też 2 godziny zwiedzania. No i to wszystko chyba, jeżeli chodzi o Młyn Wiedzy. Mnóstwo atrakcji, ciekawych rzeczy. Naprawdę tutaj nie ma czasu na nudę. Tu jest czas na zabawę, a zabawa, z niej wynika potem też i nauka. Zapraszamy serdecznie i dorosłych, i dzieci, gdyż nie ma limitu wiekowego. Od 0 do 100 lat każdy może się tutaj bawić, ale przede wszystkim kim uczyć. Znajdujemy się w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy na wystawie IDE. Jest to wystawa, którą mamy od roku tutaj już. Jest to nasza wystawa stała. Ma ona kilka takich stref różnych dotyczących życia człowieka. Dotyczą między innymi komunikacji, piękna pod różnymi względami, życia w kosmosie, tego, czy możemy się go spodziewać, czy nie. No i różnych takich doświadczeń związanych z komunikowaniem się człowieka przez na różnych etapach historii komunikacji, bo mamy i telegraf, i CB radio, telefon, i starą prasę drukarską, taką, którą wynalazł Jan Gutenberg. Także mamy w zasadzie pradziadka drukarki nawet. Także. Co do piękna, mamy historię ubioru człowieka przez wszystkie ery, od prehistorii po czasy obecne. Mamy troszeczkę tutaj architektury takiej dla dzieci. Można sobie zbudować kilka naszych budynków toruńskich, między innymi nasze centrum, ratusz. Za mną tutaj jest największy eksponat na wystawie, jest to szepcząca ściana. Tutaj zawiera się 16 bodajże języków.
Wszyscy tutaj bohaterowie naszej ściany wypowiadają to samo zdanie, które mówi: granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata. Także można sobie posłuchać, spróbować nauczyć się któregoś z języków. Po drugiej stronie jeszcze jest ekran, na którym są one wszystkie zebrane i można sobie sprawdzić, który język jest który. Jeżeli się nam tutaj nie udało zgadnąć, poczytać troszeczkę na temat historii tego języka i tego, skąd on się wziął, skąd on pochodzi, kto tym językiem mówi, ile osób, także... Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata. O nielwem hotar i o világom hotar. Kjostał, van kötöm, tunkomocsis. My world is limited by my language skills. Manu kalbos ribos, žymi manu pasaulio ribas. Tutaj mamy metody badania człowieka, te, które mamy do czynienia, z którymi mamy do czynienia w szpitalach, czyli tomografię, USG, zdjęcia rentgenowskie. Możemy sobie obejrzeć przykładowe tutaj zdjęcia z tych badań. Tutaj mamy możliwość przeprowadzenia takiej operacji laparoskopowej, czyli no, postępu medycyny, gdzie właśnie tutaj polega ona na tym, że otwieramy tylko niewielką część ciała i wprowadzamy przyrządy, którymi operujemy pod skórą, i dzięki temu pacjenci wracają szybciej do zdrowia, a nie muszą leżeć miesiącami w szpitalu. Tutaj mamy całego fantoma naszego organizmu. Możemy sobie zajrzeć do środka, zbudować nasze ciało. Mamy tutaj wszystkie organy, możliwość ich wyjęcia, ułożenia z powrotem. Takie w sumie puzzle z człowieka. Także można się sprawdzić w roli chirurga, czy nam się uda, czy nie, czy jak dobrze znamy swój organizm.